Lekarz wkłuwa się w tętnicę udową pacjenta. Tak rozpoczyna się zabieg radioembolizacji, najnowocześniejszej metody leczenia raka wątroby. Cały zabieg trwa około 2 godzin. Pacjent jest znieczulony miejscowo, więc zachowuje przytomność i nie odczuwa bólu. Po tym jednorazowym zabiegu spodziewamy się poprawy po pierwsze jakości życia poprzez to, że dochodzi do dużego zniszczenia nowotworu.